Cześć wszystkim, tu Eni. Witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Jest to filmik znowu poświęcony różnym seriom ATC. Tym razem pokażę wam różne takie. Serie, które nadrabiałam z wymianek, na które umówiłam się jeszcze w poprzednim roku, e, jakby tutaj różne tematyki będą, nawet jeszcze jesienne, e, bo wiecie, kilka ATC jak się umówiam robię na bieżąco, ale kilka przekładam i tak potem robię jakieś zaległe, które gdzieś tam e, mi się kiedyś spodobały u kogoś, ale jakoś nie było okazji, żeby wcześniej do tego siąść. I tak wiecie, tuż przed wymianą dopiero nadrabiam. E, te będą na wymianki właśnie głównie z Anią Śmiałek też, z którą się umówiłam taką większą ilością różnych ateciaków i też właśnie tą serią Domowy Ogród. I druga, drugi atece, które tutaj też robiłam różne, to są dla Kseni z Pracownia Przeleśnej, która właśnie wymyśliła też to wyzwanie Domowy Ogród, ale. Te karty pokażę Wam w innym filmiku. Natomiast dzisiaj się skupimy na tych pozostałych, które też no na które też się umawiałyśmy, kiedy gdzieś tam, wiecie, dziewczyny wrzucały, mi się spodobały, to wiecie, prosiłam, żeby odłożyły i że też nadrobię. Także będzie tutaj taka bardzo różna tematyka. Na razie pokażę Wam trzy serie, które już mam zrobione, ale jeszcze mam kilka do nadrobienia, więc później Wam po prostu dogram do tej części filmiku znaczy do tego filmu po prostu i, 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 i jakoś to tak, wiecie, złożę w całość. Także jeżeli jesteście ciekawi, to Was zapraszam do obejrzenia. Najpierw pokażę Wam jeszcze takie bardziej jesienne dziaki więc no trochę temu mieliśmy tą jesień, ale myślę, że oglądać można o każdej porze roku, więc mam nadzieję, że Was nie zanudzę, mimo tego, że to już jest taka tematyka nie do końca bieżąca. Mimo wszystko ja bardzo lubię tworzyć jesienne prace. Może samej jesieni aż tak nie lubię, chociaż nie do końca, bo ona mi się kojarzy z narodzinami moich dzieci przede wszystkim i z moimi urodzinami, bo właśnie my jesteśmy w troje, no jesienią urodzeniem, więc tak. I w ogóle bardzo dużo osób z mojej rodziny ma w okolicy jesieni swoje święto, eee, także to też lubię I, i przede wszystkim lubię jesień, kiedy mamy taką piękną właśnie złotą jesień, natomiast kiedy jest tak wiecie szaro-buru i ponuro, zimno-mokro, no to tak nie bardzo, ale też bardzo lubię wiecie ciuchy takie jesienne, nie, płaszczyki, wiecie te szale różne i tak dalej, no to też jest fajne w jesieni, ale no nie będę tutaj się teraz rozgadywać na temat samej pory roku, tak to przy okazji Wam mówię, ale no lubię tworzyć właśnie takie prace i mimo tego, że na co dzień nie za bardzo przepadam za kolorem pomarańczowym i tak na co dzień prac też nie lubię, tak jesienią nie może tego koloru zabraknąć. Tutaj mi się on podoba, ale to jest zwykle taka pomarańcz właśnie stonowana z tymi brązami i zupełnie inaczej to wygląda, więc przy tej porze roku sięgam chętniej po ten kolor. No i teraz tak, do zrobienia tych atyciaków wybrałam sobie taki wykrojnik z przeszyciami z Crealis. Napis zrobiłam sobie za pomocą Dymo i to jest taśma, którą kupowałam kiedyś na Allegro w takiej jakby deseczki. Bardzo ją lubię właśnie do takich jesiennych prac. Jakoś tak kolorystycznie strasznie mi się to wpasowało. I tym razem do ozdobienia użyłam sobie też mix od Marty, bo jakoś tak... Spodobały mi się, bo są też jesienne, i sobie powciskałam tam w kompozycję albo listeczki, albo właśnie cekiny z tego miksa. No i tutaj wybrałam sobie zwierzątka i te zwierzątka mają oczy pociągnięte, glosy, akcent. Natomiast jeżeli chodzi o same papiery, no to na tło wziąłam sobie taki arkusz z deskami. To jest tło, które chyba kiedyś dostałam w gratisie, bodajże w zielonych kotach. I sobie pocięłam to i, i i mi się przydały te deseczki. A drugie, to to są znowu te paseczki gratisowe, słuchajcie, z Otum Beauty, o tak, ze sklepiku Gości, co dostajemy. I tutaj mi zostały tylko kawałki, bo same nawet napisy, nazwy tych paseczków wzięłam do drugich ateciaków, które wam za chwilę pokażę, więc tak. No a głównymi postaciami i elementami no to są grafiki z tego bloczka z *otum book* z Mintai papers* i to wam koniecznie chcę pokazać. Tak użyłam sobie różnych takich bukiecików, każdego wybrałam inny i użyłam sobie takich zwierzątek. Ale tu wam coś pokażę, bo mnie to śmieszy trochę. Ktoś to w... Na to zwrócił uwagę już w jakimś tam właśnie holu, i ja potem też y, jakby popatrzyłam na to, i bardzo dobrze, bo ja bym może nawet nie zwróciła sama na to uwagi. Ja dzięki temu się przyjrzałam tym zwierzątkom. No, bo wiecie, teraz mamy wszystko, wiecie. Ai. Y, I zobaczcie, tego liska, On ma pompon, ale nie ma czapki. Więc y, no, troszkę. Wygląda śmiesznie. Także ja ten pompon po prostu mu odcięłam, żeby nie było tak głupio, i po prostu lisek nie ma czapki, tylko sam szalik. Ale też zwróćcie na to uwagę i naprawdę patrzcie teraz na te różne grafiki: czy gdzieś tam coś nie ma za dużej ilości palców, czy właśnie czegoś dziwnego z nogami, czy właśnie jakichś takich dziwnych elementów, bo niestety też nawet same firmy widzę, że nie wszystko są w stanie czasami wypatrzeć. A no wiecie, ja sama czasami, gdzieś tam, dopiero po dłuższym patrzeniu na coś, co mamy w internecie, zobaczę, że faktycznie coś tu nie pasuje i nie zawsze zwrócę na to uwagę, no bo jesteśmy tylko ludźmi, ale no warto gdzieś tam się przyjrzeć troszkę dłużej, zawsze jak tworzymy. No i teraz pokażę Wam te ateciaki, jakie powstały i te są akurat na wymianę i z Anią, i z Ksenią, bo obie robiły różne jesienne ateciaki. Akurat Ania też ze zwierzątkami. Natomiast myślę, że wszystkim się one spodobały. I tak, pierwsze, jakie zrobiłam, to częście dla siebie z króliczkiem, jak żeby mogło być inaczej, musiałam wziąć oczywiście stamtąd króliczka siedzącego w takim koszu, I gdzie tu jest najpierw bukiet przyklejony i na tym, na dystansie ten królik. I później są powciskane te różne cekiny z mikzwenek. Akurat tutaj są te listeczki. No i ten kulik ma też oczka błyszczące, przez to tak się fajnie mieni. I ten napis też się tak fajnie błyszczy, i super wygląda tego kosza, ten kolor tych deseczek, tak mi się wydaje. I to też jest dzięki temu takie fajne, bardziej trójwymiarowe. Bardzo mi się podoba, jak to wszystko wyszło. Widzicie mieszanka Minta i O'Clocka w sumie, jeżeli chodzi o to tło. Ale bardzo mi się podoba ta seria. Kolejny to jest Jerzyk. Jerzyk poleci do Kseni. Tutaj są już takie czerwone cekiny. A i jeszcze robiłam chlapki, bym zapomniała. I chlapki są chyba. Słuchajcie, yy, takim pomarańczowym. Yy, chyba z 13 art z tym proszkiem. Yy, ja sobie potem to wzięłam do czegoś innego i zapomniałam to wam pokazać ale takie delikatne są te chlapanie, ale widzicie wklejenie, że tutaj się tak mienią i w tym z króliczkiem też one się tak delikatnie tutaj mienią, wszędzie no, a trzecie to jest właśnie ten lisek, któremu odciąłam tego pompona i lisek gdzie do Ani, bo Ania wiem, że lubi liski i tutaj znowu są listeczki też yy, to wklejone, tylko ja mam żółte jak widzicie bardziej, a u Ani są bardziej pomarańczowe, jak to do liska żeby pasowały Także wszystko w miarę przemyślałam. No i tak to wygląda. Także taka słodka seria ze zwierzakami. Jedna z takich moich ulubionych. Ja kocham zwierzęta, więc zawsze mi się podobają. Więc to są pierwsze ateciaki, które wam chciałam dzisiaj pokazać i przechodzimy do kolejnych. Następne ATC też są takie bardziej jeszcze jesienne. I je robiłam na... Słuchajcie... Wymianę z Ksenią, bo ona też robiła takie ATC z kobietami jesiennymi, bardzo mi się one spodobały. No i również umówiłam się tam z nim na wymianę, więc ja też wykorzystałam kobiety, oczywiście z Autumn Beauty, z Craft O'Clock. Ona chyba właśnie jakichś innych użyła, bo ja tamtych grafik tak nie do końca kojarzyłam, tak mi się wydaje. Już teraz nie pamiętam, ale miała chyba inne niż ja. Robiłam sobie to na kraftowej bazie, ale wycinam tym razem też z takiego wykronika z przeszyciami, ale z takimi już, wiecie, nie pionowymi, tylko poziomymi. I to jest taka nazwa, jakby komuś się spodobało. I boki tego, ja sobie pociągnąłam woskiem takim, miodowe złoto żeby właśnie jak się ruszało tą kartą żeby coś się miniło, żeby się więcej działo i bardzo mi się ten efekt podoba natomiast same tło to wzięłam sobie z takiego arkusza ja to kiedyś dostałam w wymiance od Agnieszki która mi przysłała paczkę z Francji aż, więc troszeczkę mi mnie poleżały bo chyba dwa lata u mnie już leżały właśnie tam były takie jesienne tła i one też mają taką fajną fakturę, widzicie no więc tutaj sobie wycięłam, bo mi się te listki spodobały i jakoś tak mi przypasowały no i do tego też oprócz tych kobiet wybrałam sobie grafiki w takich serc różnych, więc zaraz zobaczycie i tam jakieś listki pojedyncze doklejałam a napis wzięłam sobie z tak jak mówiłam z tych paseczków scrap Craft O'Clock tą nazwę i samo o odcięłam i sobie podkleiłam też na krawcie no i tyle, jeżeli chodzi o materiały a same karty wyglądają tak ta poleci chyba tokseni. I tu się ten wosk mieni tak pięknie. Dzięki temu te przeżycia mam wrażenie, że są jeszcze ciekawsze. I tutaj też jest troszeczkę na piankach. A druga, jako że ja mam bardzo ciemne włosy, ciemniej, się za bardzo ładnej takiej nie było, to zostaje u mnie. Tutaj na przykład listkę jeszcze sobie dokleiłam. No, i tak to wygląda. To też myślę, że ciekawe karty. Pięknie się mienią. Dzięki temu włoskowi. No i przechodzimy do kolejnych. Idziemy dalej z zaległościami. I tym razem, słuchajcie, będą to ATC noworoczne. Tak więc, już jesień za nami. Przywitaliśmy jakiś czas temu nowy rok i stwierdziłam, że bardzo chcę zrobić takie noworoczne ATC właściwie powstały dlatego, że to nasza wymianka się troszeczkę opóźniła, bo miałyśmy sobie zrobić wymiankę no tak na poświętach, ale każdej z nas to nie pasowało, więc cieszę się, że nie tylko przeze mnie to się przesunęło bo wiecie jakieś tam zawodowe różne obowiązki i inne nas niestety przytłoczyły i wciąż tak przesuwamy tą wymianę więc stwierdziłam, że tak jak już mamy nowy rok, to fajnie będzie zrobić jakieś noworoczne i taki miałam pomysł, żeby od tak im dodać, ale potem Ksenia też rzuciła takie karty, które mi się w sumie z takimi noworocznymi skojarzyły, bo tam coś było pomysł życzenie chyba, więc to tak pomysł życzenie na nowy rok, miałam wrażenie, że to tak. Zresztą tam pisała coś o nowym roku, wtedy jak opis do tych kart robiła, i tam było takie okno, właśnie, i wiecie, niebo, pewnie ze spadającymi gwiazdami, i właśnie jakiś króliczek z jakimś tam innym zwierzątkiem, i wiecie, króli, galaksy, wiecie, ja lubię te, te te różne tematy, więc też mi się strasznie spodobały, więc też. Poprosiłam o jedną kartę i że też zrobię takie noworoczne w sumie. No, a Ani stwierdziłam, że dorobię tak o, bo ona nie robiła żadnych takich, ale stwierdziłam, że też takiej dołożę, bo gdzieś miałam wizję na trzy, co najmniej, bo bardzo mi się spodobały te elementy od Tosi w kalendarzu Digi adwentowym i strasznie chciałam z nich coś zrobić. Ja Wam wtedy mówiłam, jak wyciągnąłam z kalendarza, że myślę, że powstaną ATC. No i tak też się stało. Widzicie tutaj tylko kilka grafik mi zostało, bo cały arkusz pocięłam. Można było jeszcze jakąś kartkę z tego zrobić na opartego. Więc to mi się przydało, jeżeli chodzi o elementy i się nazywa szał sylwestrowy. Jakby co? Może tam. W sumie nie pamiętam, czy to się wrzucało w końcu to, czy nie. No, ale taka nazwa. Napisy sobie wzięłam też jeszcze takie świąteczne, ale tutaj też były, wiecie, no tak jak tutaj z nowym rokiem związane i to są z Lemona. Ale z którego to było bloczka, to mnie nie pytajcie, bo nie wiem, mam takie luzem wrzucone. Do tego wykorzystam sobie taki wykrojnik z takimi krzyżyczkami. Ja jakoś tak stwierdziłam, że do tego tematu mi to pasuje. To jest oczywiście któryś z jest. I na podbicie użyłam sobie też złotego papieru, bo no sylwester wiecie o co chodzi. kojarzymy się ze złotem. Nie będę Wam już tym błyszczać. Ale też naokoło napisu, żeby nie był taki biały, to sobie. Tak wiecie, pomaziałam woskiem złotym też. No i zrobiłam w tle kart wzór przez maskę. I ja to odbijałam tą pastą moją, jedną z ulubionych. Ona z zresztą szampan, idealnie pasuje do tematyki. No i niedawno kupiłam taką maskę ze Stamperi właśnie z fajerwerkami ja jej używam już do Bujo teraz do ATC i jeszcze będę używała do pewnego wpisu w art journalu więc jak widzicie ja ją kupiłam w konkretnym celu, od początku miałam na nią kilka pomysłów i myślę, że będę co roku tak jej używała w okolicach właśnie nowego roku czy jak nie wiem, jakieś wiecie fajerwerki pasują też do jakichś wygranych konkursów do różnych takich rzeczy, więc myślę, że też na inne okazje może się przydać bardzo fajna, bardzo ją lubię polubiłam się z nią A natomiast papier w tle Wykorzystałam sobie ten z Action. Taki też właśnie sylwestrowy. On był chyba dwa lata temu w Action, jak dobrze pamiętam. Dwa albo trzy lata temu, już teraz nie pamiętam, ale mi się bardzo podoba. Jest taki, wiecie, magiczny, sylwestrowy. Dużo nieba nocnego, więc taki, wiecie. Taki jak ja lubię. Wiecie o tym. No i dlatego też takie ATC powstały, bo tak od razu pomyślałam o tym bloku, jak zobaczyłam te elementy, że to będzie fajnie razem wyglądało, bo właśnie ten blok jest super, ale nie mam do niej grafik. No i teraz dzięki to się już mam. No i powstały trzy Atyciaki. I tak, pierwszy, taki typowy, myślę. Um... Kojarzony z Sylwestrem i z Nowym Rokiem, czyli zegar, który odlicza nam ten czas do północy. Oczywiście szampan. Takie fajne, jaśniejsze tutaj kwiatuszki sobie dobrałam i napis Happy New Year. No więc taki jest pierwszy. I tutaj widzicie ten wzór z mask przez maskę, akurat tutaj wystaje tylko i delikatnie tu gwiazdeczki. W sobie mogą tutaj coś, ale wiecie, najpierw robimy wzór, a potem myślimy, jak to te elementy mniej więcej porozkładamy. I tu podbite jest tym złotym papier, papierem, więc to fajnie tak się błyszczy. Oczywiście te krzyżyki też sobie, wiecie, szpikulcem wydłubywałam, żeby faktycznie było widać taki ciekawszy efekt. Więc troszeczkę miałam z tym zabawy. Drugi, który się świetnie wpasował, to jest z tortem, bo potem się okazało, że Ksenia właśnie w styczniu ma urodziny i jak dała posta... No to stwierdziłam, że muszę dać jej koniecznie tego ateciaka, bo mi się z tym tortem akurat skojarzyło też, że nie dość, że nowy rok, to jeszcze, wiecie, akurat tort, więc ten poleci do niej. Czyli też są takie te fajerwerki podbijane. Tym razem takie złoto-czarne kwiatuszki, też szampan, babeczka i to wszystko jest, wiecie, na takich różnych dystansach. Więc tak to wygląda. No i trzeci tym razem nie w pionie, a w poziomie. Taki z napisem szczęśliwego nowego roku. Tutaj mogłam dać sobie taki dłuższy przez to. I tym razem tak, to jest ustawiony również zegar, również kwiaty, szampan i babeczka. No i troszeczkę tego wzora, wzoru. no I myślę, że ten, ten taki inny zostawię sobie właśnie. Rzadkowice właśnie w poziomie, ale stwierdziłam, że tutaj mi to bardziej pasuje. I taka seria trzech przez to. Powstała, ale bardzo mi się też podoba. No, śliczne są te grafiki i strasznie się cieszę, że to się takie dodała do tego kalendarza. No, i to wszystko na ten moment, ale tak jak Wam mówiłam na początku, pewnie Wam dogram tutaj kolejne ateciaki, także zostańcie koniecznie do końca, ale na ten moment, papa, pa. witajcie ponownie. Dorobiłam kolejne karty, więc dogrywam następne. No i powiem Wam, że z nimi miałam troszeczkę problem. Przekładam ich zrobienie. Ponieważ no to są kolejne karty w tematyce jesiennej. No, tak jak mówiłam, miałam troszeczkę do nadrobienia, więc mimo, że to nie ten czas, to wciąż bawię się jesiennymi przydasiami. Znaczy bawiłam się. No ale fajnie, bo wszystko w sumie. To ja się nie mam w jednym pudełku, więc też nie muszę szukać. Natomiast wiecie, nie chciałam robić znowu kolejnych kart do poprzednich, do tych takich właśnie, które robiłam ze zwierzątkami, czy właśnie z kobietami. Chciałam jednak, żeby chociaż coś troszeczkę innego się na nich działo i żeby chociaż grafiki były bardziej wyszukane, takie, których może dziewczyny nie mają. I długo zastanawiałam się właśnie, jak to ugryźć, bo w sumie ja na tą wymiankę najpierw umówiłam się z Ksenią, bo ona właśnie bardzo fajne karty zrobiła właśnie w tematyce książkowej. A że wiecie, że ja uwielbiam czytać, to obok nich też obo nie mogłam przejść obojętnie. No już dawno się z nią na te karty umówiłam, ale może dobrze, że z nimi zwlekałam, ponieważ właśnie w styczniu takie karty wrzuciła znowuż Ania. I mam wrażenie, że ona je robiła też dla Kseni, bo tytuł jest bardzo podobny tylko ona ma dwie pierwsze literki na czyj, bo ona ma chyba zaczytanie jesienią, a Ksenia miała rozczytanie jesienią, więc możliwe, że źle gdzieś tam popatrzyła, a po prostu jej to lepiej pasowało, ale myślę, że ona też właśnie robiła dla Ksenii, bo też pisała, że nadrabia zaległości, więc się tak troszeczkę śmiałam i też mi się bardzo spodobał jej pomysł, więc jak i tak sobie, wiecie, wysyłamy, no to z, i z nią się umówiłam, także y, zrobiłam od razu teraz trzy. Y, no i pomyślałam sobie, że w sumie Mam takie grafiki, których raczej dziewczyny nie mają, bo przypomniało mi się o tym, że w kalendarzu adwentowym, tym naklejkowym, od Tosi dostałam taki fajny arkusz. Właśnie zaczytana kraina się nazywały. I tutaj było troszeczkę takich też większych i mniejszych tych grafik. A one, wiecie co, w bujo miałabym problem, żeby je użyć, bo. Ona miała dużo tego takiego, wiecie, pomarańczu i ten niebieski to nie był mój ulubiony odcień, bo to właśnie były takie kolory. No, a akurat za takimi odcieniami nie za bardzo przypadam i o ile na ateciakach fajnie to wygląda, bo wiecie, z listkami, z jakimiś tam innymi rzeczami, dodatkami to można fajnie ugrać, bo finalnie bardzo mi się te ateciaki podobają. To w BUJO nie wiem, czy bym umiała, wiecie, wejść w tą kolorystykę i by mi się przyjemnie prowadziło ten notes, więc pewnie by to sobie tak jeszcze poleżało i stwierdziłam, że te większe grafiki sobie właśnie użyję na ateciaki, a te mniejsze nie właśnie te inne. Przydadzą mi się w sumie do bujo, bo tutaj już nie jest tego pomarańczu i tego koloru, którego nie lubię. E, I w bujo się fajnie właśnie takie malutkie sprawdzają też, nie? żeby gdzieś tam ozdobić. No i ta mi się podoba, bo to jest w ogóle w takim innym klimacie morskim, więc to pewnie w ogóle użyję gdziekolwiek tam indziej. E, więc stwierdziłam, że biorę te naklejki, bo przynajmniej będą zaskoczone, będą się zastanawiały, co to za grafiki, może nawet nie wpadną, że to są naklejki. E, i ja sobie to najpierw nakleiłam na gruby taki biały papier, i jeszcze raz sobie to wycięłam. Tak, żeby to było sztywniejsze, wiecie o co chodzi, żeby też ten dystans móc zrobić, bo naklejkę to może tylko na płasko i przez to myślę, że mogą nawet nie wpaść, że to jest właśnie naklejka, ale no, na pewno będzie to dla nich coś takiego, co nie widziały, więc mam nadzieję, że się zaskoczą i że dzięki temu będą ciekawsze. I ja sobie użyłam jako bazę tego wykrojnika z przeszyciami. Jakoś tak mi do książek pasował. I zrobiłam to na kraftowej bazie tej takiej z Action, co jest ten bloczek, taki szkicownik z tymi brązami też i to sobie wzięłam, bo ja go podklejałam jeszcze pomarańczowym. To jest jakiś papier, który nie mam pojęcia skąd mam. Po prostu mi się jakiś ścinek walał pomarańczowego, więc stwierdziłam, że do jesiennych go wykorzystam na takie podbicie. I tak samo pod napisem również go nakleiłam i dopiero na to białe, biały pasek i, i napis zrobiłam ręczny. Ręcznie pisany. No, cienkopisem pisem, pisam sama napiso, tak? Bo jak wiecie, mam odpalać drukarkę na to, żeby wydrukować tam trzy napisy i marnować papier. To trochę mi nie po drodze, więc ja rzadko sobie drukuję napisy, więc albo używam dymo, albo piszę sobie właśnie sama. Może to moje pismo nie jest super, ale ja myślę, że w ateciakach też wiecie o to chodzi, żeby to nie było jakieś takie super idealne, tylko bardziej takie od nas. I że akurat takie malutkie napisy mogą być własnoręcznie robione. Może nie są idealne, ale. No wiecie, mam nadzieję, że to nie przeszkadza i tak. Ja sobie ten napis później jeszcze potuszowałam dodatkowo takim tuszem z action, żeby był bardziej taki pomarańczowy, nie taki biały tam żeby do jesieni nie pasował. I w wolnych miejscach przykleiłam sobie te takie kropeczki. One mi się już wszystkie podklejały od tej folii, więc tak wiecie, ja je przykleiłam i tak na taki dodatkowy klej z DP Craft, w takim pisaku jak korektor. I na to drugie tło nakleiłam sobie pasek z Otum Moods, ja uwielbiam właśnie dla dzieciaków wykorzystywać te paski, więc jak nie macie pomysłu na nie, no to one są super na tą drugą warstwę w ATC. I ja często po nie sięgam zresztą, jak widzicie, ale żeby tam coś więcej się zadziało i też było więcej takich kolorów typowo jesiennych, no to wzięłam sobie jakieś takie wycinanki, które już miałam wycięte. To jest z Craft ale jaka to była kolekcja, nie pamiętam, na pewno nie z tego roku, ona ma z 2 albo 3 lata. Kiedyś wycięłam tam cały bloczek i zapomniałam sobie chyba tego paska wtedy jeszcze zostawić, bo to były te takie pierwsze wycinanki, które wycinałam z tych bloczków, więc nawet nie wiem, czy on nie ma już 3 lata. I powybierałam sobie takie różne listki i po prostu nakleiłam najpierw pod kompozycję te listki i na to dopiero te grafiki i gdzieś tam między grafikami jeszcze listki. No i myślę, że to wygląda dosyć ciekawie. Aha, i tym razem ten pasek nakleiłam nie tą stroną, taką gdzie tutaj nie ma grafik, tylko tą. Tylko to jest akurat góra, która mi została, więc na dole są takie słoneczniki i jakieś inne i one tam też wystają, więc coś się więcej też na dole dzieje. No, i pokazuję wam po kolei, tak jak je robiłam. Więc, najpierw mamy takiego ateciaka z biblioteczką, chyba mój ulubiony. No, bo wiecie, biblioteczka jest cała, no, ale nie miałam więcej takich fajnych naklejek. No, i patrzcie, jak to fajnie wygląda, bo mamy to tło, gdzie tutaj już w tle, tak jak mówię, coś się tam dzieje. Na tym mamy biblioteczkę. Tu pod spodem jest jeszcze takie jakieś listki, czy coś pomarańczowego. W między tym też są liście i takie, wiecie, książki, ale jesień, no myślę, że to fajnie wygląda oczywiście fotel ten fotel w ogóle ciekawie jest zrobiony jakby taki wiecie tył z książek zawalony książkami i pod nim też są książki, wszędzie są książki więc wiecie rozczytanie jesienią jak najbardziej pasuje to widzicie też jest na różnych dystansach, także tak się prezentuje i tutaj właśnie w wolnych miejscach takie kropeczki pomarańczowe dokleiłam i też fajnie to myślę uzupełnia tą kartę to jest pierwsza. Drugą, jaką zrobiłam, to też miałam taki fotel, też zawalony książkami, i obok po prostu taką lampę przykleiłam. ona właśnie jest z grzybkami, więc też troszeczkę, wiecie, las, jesień, od razu się kojarzy, no bo grzyby, wiadomo. No i też są kropeczki w tym samym mniej więcej miejscu. Też liście różne wystają. No i jest ten napis. A trzeci już zrobiłam z takich pozostałych naklejek, jakie mam największe, i za to są trzy. Więc miałam taki stosik książek. A potem miałam taką fajną sowę na książkach. No i jeszcze widziałam taką otwartą książkę z taką jakby kulą z listkiem. No i tutaj troszeczkę więcej przez to listków różnych nakleiłam, żeby się coś więcej tutaj działo. Żeby tą kompozycję wydłużyć. I w sumie każda mi się podoba, bo sowy lubię. Biblioteczka również mi się podoba. No i ten fotel też jest fajny, więc no dziewczyny sobie tam wybiorę, albo ja już potem zdecyduję. W sumie nie wiem, bo no, pewnie im tam wyślę, żeby sobie powybierały. E, no, i, i taki zestawik mi wyszedł, ale strasznie mi się one podobają. Bardzo powiem Wam, jestem z nich zadowolona, z takich jesiennych. No, więc te naklejki od to się widzicie również można używać do skrapania, tylko do bujo, Więc e, do ateciaków również się sprawdzają. I mam nadzieję, że taki pomysł też Wam się spodoba i może Was zainspiruje. No, także to tyle. Ale jeszcze będę tutaj robić na wymianę, więc dogram Wam tutaj na pewno jeszcze jakieś tam karty, jak zrobię. Także zapraszam do kolejnej części. Witajcie ponownie po dłuższej, dłuższej przerwie. Dogrywam te pozostałe ateciaki. I właściwie tutaj zrobiłam tylko jednego, którego też dorobiłam do serii, którą pokazywałam Wam już dawno temu. Gdzieś właściwie w okolicy wakacji w 2023 roku, ale właśnie tak jak ja, tak i Ania nadrabia różne karty dla Ksenii. No i się okazało, że ona też robiła te karty na wymianę lilakową. A że ja bardzo w ogóle te kwiaty lubię, no to wiecie, jak zobaczyłam Ani karty, też mi się strasznie, strasznie spodobały. I pokazałam jej, jakie moje robiłam i powiedziałam, że mogę jej dorobić jedną, bo no uwielbiam, to, te kwiaty, one są właściwie moimi ulubionymi. Więc, czy nie miałaby jednej do odłożenia dla mnie, że ja jej po prostu dorobię, jeżeli jej się podoba ta seria, co robiłam. No i Ania się zgodziła, też powiedziała, że bardzo chętnie przyjmie ode mnie taką kartę. Więc, no, dorobiłam tą jedną, jedyną, ale stwierdziłam, że też Wam tutaj ją przy okazji pokażę, bo jednak, no, niektórzy mogli jej w ogóle po prostu nie widzieć, więc tak na szybko tylko. Ona była robiona z tej kolekcji właśnie ze Scrap and Me, Spring te kwiaty tak, takie. I ja do tego korzystałam z takiego wykrojnika z kropeczkami. I tło robiłam z folderu do embossingu, ale sobie zapomniałam go tutaj przynieść, bo ja teraz też korzystam z niego do robienia zaproszeń komunijnych. Ale to jest taki folder chyba z Cizixa nawet. I ja sobie go potem potuszowałam takimi tuszami z Action. Też właśnie pastel Purple i właśnie w nazwie tutaj nawet jest lilak, więc idealnie mi to. Wtedy spasowało to. No i jeszcze tam do ozdoby sobie dodałam kropeczki znowu w tym kolorze. Wielbiam właśnie te zielone. Także tyle, jeżeli chodzi o produkty. Baza jest z fioletowego papieru, bo też mam właśnie taki w kolorze lilakowo-troszkę lawendowym. Papier specjalnie, bo wiecie, że kocham fiolety, więc mam taki bazowy papier. No i taka karta mi wyszła właśnie, którą dorabiałam dla Ani. Troszeczkę już inną grafikę wziąłem, bo wcześniej robiłam z takim dużym jednym, a tutaj wziąłem troszeczkę inny, żeby chociaż się delikatnie różniła. Napis jest, jak widać, z Dymo. Po prostu lilak, także ma kartę dorobioną. To pójdzie już do Ani, bo moją gdzieś tam mam już schowaną. I tak. No i teraz Wam pokażę drugą serię, która mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Zrobiłam karty, słuchajcie, w tematyce galakcji, bo najpierw właśnie też kiedyś Ksenia zrobiła jedne, a wiecie, że ja też taką tematykę bardzo lubię. I mi się te karty strasznie wtedy spodobały. Niestety, zanim się zgłosiłam na tę wymiankę, to Ksenia już tych kart nie miała i chyba widziała, jak gdzieś tam bardzo mi szkoda, że akurat no, nie zostało żadnej, bo wtedy robiła taką niewielką serię. Natomiast tydzień później zrobiła drugą mm, serię, ale już troszeczkę inną, natomiast też dalej w, w, w tematyce galaktyki. I ona od razu mi napisała, że zrobiła ją z myślą troszeczkę właśnie dla mnie i że od razu odłożyła dla mnie jedną kartę. Więc zrobiła mi taką mega niespodziankę i ja też właśnie miałam do nadrobienia. Jakoś tak, wiecie, długo zwlekałam, bo mimo, że lubię, to wiecie, nie chciałam, żeby to było takie proste, jakieś, wiecie, nie wiem, na przykład grafik Nightfall, tylko chciałam też zrobić jakieś swoje tło. I wiecie, też chciałam dać tym kartom dużo jakby serca od siebie, żeby one były takie też troszeczkę bardziej przemyślane, bardziej może pracochłonne, takie wiecie. No bo jak specjalnie dla mnie zrobiła, to jakoś tak miałam poczucie, że też chcę, żeby bardzo wyszły takie wow. No i że to jest też taka moja tematyka, to też mi zależało, żeby one były efektowne i troszeczkę się nimi bawiłam, ale była to zabawa wspaniała, wam powiem szczerze. I wam wy, może po kolei powiem właściwie, co ja robiłam, bo tutaj naprawdę dużo produktów używałam, bardzo dużo. I to są karty, które słuchajcie, że w dodatku świecą w ciemności, z tym, że teraz wam niestety tego efektu nie pokażę, bo one były przykryte różnymi rzeczami właśnie tutaj żeby się nie zakurzyło i przez to chyba się za sobą naświetliło. Jak gaszę światło, to widać, że one się tam świecą delikatnie, ale to jest na tyle efekt, że jak patrzyłam w telefonie, to tego efektu za bardzo nie widać. Ale robiłam zdjęcie tym kartom i one naprawdę świecą w ciemności, bo jak wiecie, nawet w dzień idę do łazienki, to świecą i sobie zrobiłam takie zdjęcie i nawet Kseni pokazywała, mi się pytała, jak to robiłam, bo ona ma ten sam puder i gdzieś jej to tak nie wychodziło fajnie, chociaż no mam nadzieję, że to będzie po czasie też świecić, muszę jeszcze sprawdzić. Ale tak, najpierw może po kolei, jak je zrobiłam. No, wzięłam sobie taki wykrojnik i ja to robiłam na czarnej bazie, no bo galakcji, to noc, to od razu mi się skojarzył czarny papier. I takie krzyżyki, bo one też troszeczkę jak takie może gwiazdki wyglądają, tak mi się skojarzyły, więc taką bazę sobie wzięłam z Creal, jest z takimi właśnie... No to wygląda też jak takie, wiecie, haft krzyżykowy troszkę, ale no pasuje mi do tego. No, i potem zrobiłam sobie tło. Tło z akwarelowego papieru, tylko już tego papieru nie wyciągałam. I tło jest zrobione distresami słuchajcie, i nie tylko, bo ja do tego używałam dokładnie takich kolorów. I jeszcze takiego granatowego z memento. I. Ja już jej robiłam jakiś czas temu, ale tak, najpierw sobie robiłam całe tło tym, wiecie, tymi m, pędzelkami takimi, nie? Smarowałam po całości. Później e, całość, znaczy y, nie, ca, y, samą, gdzie, nie, gdzie zrobiłam tym ciemniejszym niebieskim, tak? Bo on taki granat już chodzi. Później na samej górze zrobiłam takim ciemnym fioletem. A tak po środku blendowałam to między niebieskim a fioletem tym. Żeby się tak te kolory połączyły, żeby takie było takie przejście, nie? To może nie widać jakoś bardzo, bo te elementy tam zasłaniają tą resztę, ale i tak myślę, że widać tam te przejście, że jest między granatem a fioletem. No i później jak zrobiłam sobie te właśnie no te tło, to zrobiłam sobie Chlapki. Chlapki z białym gesso. I ja je zrobiłam tylko w takich. Mm, zakrywałam sobie tam niektóre elementy, żeby były tylko w takich jakichś danych miejscach. I później odbijałam sobie, słuchajcie, stempel. I stempel normalnie sobie na, na, najpierw w przezroczystym tuszu odbijałam. I odbiłam sobie właśnie w rogu tam tych ateciaków. Ten z ciała Bella to jest tempel. I srebrnym pudrem później pokryłam, żeby był taki, właśnie srebrny, jak to wiecie, księżyc. I obok tego księżyca przez, odbiłam sobie przez maskę wzór tą pastą Deluxe z Artu, tą platyną. I użyłam do tego tej maski z Kadens. I tutaj Kawałku jakiegoś wzoru, tych takich drobniejszych yy, gdzieś gwiazeczek, chyba gdzieś tu tego miejsca dokładniej, tak? Bo tutaj te trzy były przy Księżycu i tu później jeszcze dorobiłam jedną gwiazdkę, bo jakaś tam dziura była i mi to nie pasowało w jednej chyba, jakoś to tak przykładałam, mm, no więc tak. I później, słuchajcie, wziąłam sobie zwykłą kartkę taką, yy, i po prostu tym tuszem, też ją pokryłam dosyć tak mocno i tym właśnie pudrem, który świeci w ciemności on się nazywa tak, glow in the dark to jest taki numer, jakbyście chcieli szukać, on był kupiony w sklepiku kosi pokryłam sobie całość tym pudrem i później drugi raz sobie potuszowałam to delikatnie wyschło i znowu sobie posypałam, więc to trzeba minimum dwie warstwy pokryć, a nawet słyszałam, że dobrze by było trzy, no mnie się już tak aż bawić nie chciało, bo wiedziałam, że to będzie tylko widoczne w okienkach, ale no chciałam właśnie, żeby to tło mi tak błyszczało, one tam się tak nie, nie do końca regularnie, to potem widać pod światło, gdzie się to odbiło I jeżeli widzicie, że słabo można poprawić no i później wziąłam sobie taki wykrojnik, on był kupowany kiedyś, kiedyś gdzieś na Aliexpress taki miałam bloki i wzięłam sobie też na czarnym papierze, po tym jeszcze kawałek zostały takie różne bloki. I te bloki potem wzięłam i sobie przykleiłam na ten wyembosowany, tym świecącym w ciemności pudrem, na tą kartkę poprzyklejałam, i później jeszcze po tych konturach jeszcze raz wycinałam. I tak te bloki układałam, jak miało być na ATC po 3. Żeby mi zostały właśnie takie, wiecie, ten świecący efekt w tych y, okienkach. No nie? No, zaraz zobaczycie, o co chodzi zresztą. No, więc są tak, jest takie nocne niebo po prostu z blokami w tle, więc u mnie jest takie miasto po prostu nocne. U Ksenii były drzewka, las, u mnie dla odmiany, żeby było coś innego. Nie, nie chciałam zgapiać, bo też mogłam tu jest drzewka, mam jakieś wykrojniki drzewek i też tak myślałam trochę o tym. Ale no jednak chciałam troszkę, żeby było oryginalnie, żeby tak nie zgapiać wszystkiego, nie? Bo jednak wiadomo. Więc ja sobie coś takiego wymyśliłam. I mi się to bardzo podoba, jak to wyszło. No to jest jedna z takich serii, którą będę wspominać, która jest z tych takich bardziej ulubionych. Troszeczkę pracy kosztowało, ale myślę, że fajny efekt wyszedł. No i już wam pokazuję, jak to wygląda. A wygląda to tak. Nie wiem, czy te przejścia też tak zobaczycie, bo ja je widzę lepiej, ale wy możecie troszeczkę gorzej, przez to, że wiecie, no ten fiolety ciężko pokazać, ale tutaj jest bardziej niebieski, tu jest bardziej fioletowy i Delikatnie u góry jest ciemniej niż tu, natomiast to, to przejście akurat bardzo ledwo jest widoczne. Ale no myślę, że fioletowo między fioletem a niebieskim widzicie tą różnicę. E, mimo wszystko. E, no są chlapki, są odbite te gwiazdki, no i jest ten wyembosowany księżyc. I właśnie w tej karcie dla Ksenii ładnie się odbił, bo tutaj mi coś zjechało. I się takie zrobiło brzydkie, ale to wiecie, już zostanie u mnie. E, no i to są te bloki. I te okienka właśnie świecą. E, no, to jakoś tak bardziej estetycznie mi wyszło, te drugie. Jeszcze się bawiłam z dłubaniem tych krzyżyków tutaj, żeby były takie fajne efektowne dziurki. E, no, oczywiście to jest też podklejone na dystansie, żeby były te bloki wyżej, tak fajniej się odznaczały. No, i tutaj nie dawałam żadnego napisu, bo stwierdziłam, że on tylko tutaj zepsuje efekt. Ksenia chyba w swoich też nie dawała napisu, ale no fajnie to wygląda. Jeszcze wiecie, tym właśnie faktycznie z gorszym świetle to pięknie błyszczy. Spróbujemy jeszcze, ale no, może się akurat. wiecie, przez chwilę to naświetliło, ale. A nie, widać! Patrzcie, przy nagrywaniu się naświetliło teraz. Przez chwilkę, ale czad. Co prawda, o, jak tak. Nie wiem, no, będziecie widzieć. Zależy, jak tak cień teraz pada, bo jak macham tylko ręką, to już nic nie widać. I też zależy, jak mój może świeci monitorem, teraz widzę. On teraz akurat coś zgasił i gorzej widać, ale przez chwilę było widać, jak to fajnie świeci. No. Coś ty tam. No teraz nie świeci w ogóle, przez chwilę był fajny efekt. Nie, no ale widzieliście przez chwilę. To zależy od... O, teraz jakoś jest lepiej. O, coś, coś tu widać. O, widzicie? No, o. Więc jest... Ładnie, o, ale no, widać było na, na początku, że już oświeciłam. No, myślę, że przez chwilę chociaż zobaczyliście coś tam, jeszcze zobaczę potem, jak to się, wiecie, nagrało, ale yy, myślę, że ten efekt się udało złapać i coś tam widzieliście. To oczywiście, jak się dłużej naświetli, to teraz będzie dużo lepiej widoczne, bo to, tak jak mówię, przez chwilę tylko teraz odsłoniłam tyle co do nagrywania, i, i, i to się naświetla. Ale podoba mi się bardzo, bo pierwszy raz używam tego pudru, więc też jestem tym efektem bardzo, bardzo zachwycona i myślę, że częściej będę teraz po niego sięgać, także też Wam go polecam. Tylko no mówię, dwie-trzy warstwy minimum trzeba go nałożyć, żeby jakikolwiek efekt był, bo tak to tak wiecie, słabo, nie. No i pamiętajcie, że to musi się naświecić, tak jak wiecie, te wszystkie naklejki. Mnie to się w ogóle też podoba, bo nawet mój synek ma, powiem wam, takie bloki zrobione na ścianie, i też właśnie są pokryte te okna taką fluorescencyjną farbą. I to jest, tak, wiecie, podobne. I jemu się to też naświetla, ale wiadomo, już czym później, czym już mniej są naświetlone, to już w środku nocy prawie w ogóle nie świecą. Także, także ja już to też wiem, że to wiecie musi troszeczkę czasu się ponaświetlać. No i to tyle chyba, bo myślę, że już na więcej serii, zanim rzucę ten filmik się już nie umówię, bo już powiedziałam dziewczynom, żeby się śmiałam, robiły brzydkie serie, żeby mnie nie kusiło się znowu umówić, na no nie, bo my się nigdy nie wymienimy, jak tak będziemy sobie dokładać. A ja muszę robić, właśnie w międzyczasie, jeszcze te inne rzeczy, różne komunijne i, i za chwilę wielkanocne, więc tak, ale no myślę, że to są ostatnie, które wam tutaj w tej części już pokażę, bo chyba na inne się już nie będę omawiała, mam taką nadzieję. A te z serii Domowy Ogród, które jeszcze mam do nadrobienia, to już będą w osobnym filmiku, żeby to, wiecie, była już ta cała seria, tak, wiecie, razem, nie? Więc to na tyle, dajcie znać, jak Wam się podobają te wszystkie ateciaki, które wam pokazywałam, czy te jesienne, czy noworoczne, czy te właśnie, no bo tego już wcześniej pokazywałam, tak to przy okazji ten dorobiony tylko wam yy, też stwierdziłam, że pokażę przy okazji. E, no, ale mnie chyba i tak ta seria się najbardziej podoba. No i to tyle. E, dziękuję za waszą obecność. No i do następnego. Pa, pa!